What the fuck? Nie wyrażaj się. WTF. Nagrywamy w dzień, a nie w nocy. Wow, jaka niesamowita informacja. Kazu, Kazu, kręcą w dzień! To ja już biegnę, bo zawsze ich nie oglądałem, jak kręcili w nocy, bo nic nie było widać. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku poruszymy kilka bardzo ważnych tematów. Na przykład, jak rozmawiać z rodzicami, żeby nie zostać doprowadzonym do białej gorączki. Innymi słowy mówiąc, językiem naukowym, tak zwanej ku... Do szału. Rzucam kalabior. Na ciebie pogardę. Rzucam na ciebie kalabior. Przez to, że muszą zasłaniać tygryska, włączyła mi się zupełnie inna maniera mówienia. Ja już go nie zasłaniam i mogę robić znowu to, co chcę i mogę być taki, jaki chcę i nie muszę udawać. I mogę mieć wszystko w dupie i mam wszystko w dupie. Miejcie tak, wszystko w dupie. Przejdźmy do tematu. Był sobie pewien obywatel z Irlandii, Leigh Brian. I ten oto obywatel Irlandii zabdetował sobie status na Twitterze. Nie spodobało się to amerykańskim służbom bezpieczeństwa. Amerykańskim przedstawicielom czegoś. Kondonu. I postanowili go nie wpuścić do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Musicie się zastanawiać, cóż takiego owy Irlandczyk musiał napisać na tej ścianie. Nieważne, zastanawiajcie się nad tym, co wy piszecie, bo może się komuś nie spodobać i was gdzieś nie wpuszczą. Tych kilku Amerykanów ze służby bezpieczeństwa, którzy na tym lotnisku zajmowali się tym oto panem postanowili właśnie, go nie doszli puścić. Do wniosku, że on jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Mamy artykuł, tak. Tak, mamy teraz artykuł. Tak, po pierwsze, nie wiemy, czy to prawda. Po drugie, jeśli to prawda, to nie wiemy, co... Wychodzimy z założenia, że to ale prawda. My, po pierwsze, jako media, to my jako program bierzemy odpowiedzialność... Fuck media! I hate media! Że ja fucking bastard! They create lies! Don't believe in media! I don't believe in media! Już? Tak. Dobra. Więc bierzemy odpowiedzialność za to, co mówimy. Zakładamy, że wszystko, co czytamy, jest prawdą. Źródło informacji jest prawdziwe. Aczkolwiek, tego nie wiemy, ale tak zakładamy. Zawsze pamiętamy, że to może być nieprawda. Ale... Uważajcie na to, co piszecie na Twitterze, szczególnie właśnie, jeżeli będziecie chcieli na Facebooku wylecieć do USA albo do Wielkiej Brytanii. To? Koniec. Właśnie, nie że będzie. Nie będzie. Kręcę z tobą więcej odcinków, jak tego nie będzie. Znajdę sobie innego prowadzącego. Co za problem. Wiesz, ochotników już dostałem maila. Dobra, spoko. Już dostałem takie maile, że ty jesteś cienki, że nie chciałbym zastąpić cię. Dziewczyny przesyłają zdjęcia, jak chodzą nagie. Cicho, cicho. Ujęcie trzecie. A więc, jeżeli chcecie pisać coś na Facebooku lub na Twitterze, jesteś wolna w tym tygodniu na szybkie spotkanie, zanim wyjadę zniszczyć Amerykę? Powtarzał im, że źle go zrozumieli. Moim zdaniem powinien wziąć pod uwagę właśnie to, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że będzie miał... Nikt że nic nie powinien. Że będzie miał nieprzyjemności z tego powodu. Ale on może lubi mieć nieprzyjemności. Nikt nic nie powinien. Ale może dzięki temu pojechali na przykład do Wenezueli, bawili się 4 razy lepiej. Zaraz będę jadł klawiaturę. W ten sposób to my nigdzie nie zajdziemy. A dokąd chciałbyś zajść? Chciałbym zajść na szczyt góry. Mama i tata. Rozmowy z mamą i tatą. Macie tak, że czasami wasi rodzice was denerwują? Przede wszystkim macie mamę ja tak i mam. Tatę? Muszę się to przyznać. Dzisiaj miałem sytuację. Wiem, że niektórzy nie mają mamy i taty, więc współczujemy bardzo. Natomiast teraz mówimy do tych, którzy mają mamę i tatę lub mamę lub tatę. Bo jaką opinię macie na temat swoich rodziców, zwłaszcza gdy z nimi rozmawiacie? I jak bardzo ta opinia wpływa na to, jak ich postrzegacie, jak przebiega rozmowa między wami, jak bardzo się denerwujecie w związku z tym i ciekawe wnioski na pewno wysuniecie. Na pewno. Drogi Kamilu, dziękujemy za to bardzo sympatyczne przemówienie na temat rodziców. Proszę bardzo. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu, który jest... K***a, jaki jestem w k***a! Żartuję, to był taki żart, to taki żarcik. Patrz, ja umiem mówić w ogóle nie muszę. Mnie w życiu precyzja mówić jest w ogóle ważna. Nie muszę ruszając ustami. Bo... Słuchaj, a ja umiem mówić ruszając ustami na przykład. W dzisiejszym programie poznamy, dzisiaj jest poniedziałek, gdy jest dzień po dzie... 20... Jest dzisiaj dzień, bardzo, szósty ja dzień. Ci zaczynamy puszkę.
Puszka. Puszka. Oto okazuje się, że jest człowiek, który ma puszkę. Z czym wam się kojarzy puszka? Czy jeżeli ktoś wam mówi puszka, myślicie sobie Coca-Cola, to już jest bardzo trafne skojarzenie. Sunąc dalej tym torem nieprzewidywalnych myśli, czy popędzilibyście w stronę, że ta Coca-Cola, czyli puszka, znajduje się w buzi pewnego Amerykanina? Pewnego... A nie wiemy skąd. Pewnego czarnoskórego mężczyzny, który ma bardzo niespotykaną zdolność. Prawie jak krokodyl. W ogóle nie wiemy, tak naprawdę to nie jest czarnoskóry, tylko nie wiem, brązowo-skóry, ale to nieważne. Wygląda jakby mógł ściągnąć maskę i byłoby mu widać tutaj mózg. Poznajesz dziewczynę, ona się pyta, czym się zajmujesz? Rozdziawiam gębę do kamery. Rozdziawiam gębę na maksa, a czasami, wkładam jak jest dobry dzień i mogę trochę więcej zarobić, to wkładają mi jeszcze puchę Coca-Coli do mordy, wtedy robią mi zdjęcia, i wtedy jest całkiem dobry dzień, dobry zarobek. Płacę. A ty czym się zajmujesz? No właśnie, czym ty się zajmujesz, cwaniaczku? Ty się zajmujesz, dziewczynko, chłopaczku, że się pytasz, chłopczyku, czym ja się zajmuję. No właśnie. Czym się zajmujesz? Co robisz na życie? Czy szukasz sponsora? Jak zarabiasz na życie? Czy dajesz dupy? W wolnym czasie lub w szybkim czasie? Wszyscy, co mają coś mądrego do powiedzenia, to mogą mi skoczyć. Gryzka, mogą mi skoczyć i wszyscy, i ta pani w sklepie, co myśli, że jest mądra, może mi skoczyć. Ty zauważyłeś... Miałam wszystko w dupie. Jak... Sponsoring.pl. Jakby była taka strona, ja bym chyba tam dał swoje zdjęcie i słuchaj, szukam sponsora. Możemy sobie porozmawiać, posłuchać muzyki, pójść na spacer. Słuchaj. Mogę być dla ciebie fajnym towarzyszem. Odpowiednie siano. Słuchaj, mogę być twój. Zauważyłem, że masz bardzo ładne i głębokie oczy. Co ty gadasz? No. Spontana pier... Mózg prezentuje na spontanie. Dobra. Uwaga! Mózg prezentuje. Na czym to będzie napis? To jeszcze raz. 3, 2, 1. Proszę Państwa, chciałbym Wam powiedzieć coś mądrego. Tylko problem w tym, że żeby powiedzieć coś mądrego, trzeba mieć natchnienie. Żeby mieć natchnienie, trzeba wiedzieć, co to jest natchnienie, lub trzeba je poczuć. Kurde, nic mi mądrego nie przychodzi do głowy. Zawsze tak jest. Wiesz co, to musi być tak, że po prostu masz powiedzieć coś głupiego. Bo jak ty od razu chcesz, żeby było mądre, to przez filtry to postrzegasz, że co by tu powiedzieć mądrego, żeby inni uznali to za mądre. A skąd wiesz, że oni to uznają za mądre? Może to dla ciebie mądre, to dla nich głupie. Nie będziemy poruszać tego tematu. Dziękuję. Tu pierdolę. Kto odpowiada za ten stół? Słowo na dzisiaj to... Ja chciałem powiedzieć coś ważnego. Moim zdaniem to nie może być tak, żebyście wy widzieli, że my czytamy. To musi być tak, żebyście wy nie widzieli, żebyście wy myśleli, że my nie czytamy, że my wiemy, że my to mamy w głowach, że my to wszystko mamy mądrzy, w głowach, tak, że my już nie potrzebujemy nic więcej. Absolutnie. Oprócz tego, co mamy w głowach, bo mądrzy. W naszych głowach jest baza. Mózgi wypełnione są Marią. Nasze mózgi wypełnione są Katarzyną. To zawołamy Kasię, bo Kasia. Ona też, bo mamy Kasię w domu przecież i to ładną. Kuriozum, czyli osobliwość, coś ciekawego, coś niesamowitego, coś, co nie zdarza się Evenement. Na co dzień. Ewenement. A co to jest osobliwość? To coś takiego jak na przykład idziesz do Tesco, a tam zamiast pani siedzi pies przy kasie. To by była osobliwość. To przedwczoraj był pies w Tesco. Ale w kasie siedział, wydawał pieniążki, mówił hał hał. Nie, mówił... Ile płacę? Hał hał. To nie pies, to był goryl. Czy małpka. Ty już nawet nie potrafisz odróżnić psa od goryla? Znaczy, kiedyś potrafiłem. Później zobaczyłem żyrafę w zoo i od tamtego momentu już mi się myli, prawda? Ja jestem antyżyrafa. Antyżyrafa prezentuje. Tuchar na dziś. Uwaga! A kto ma psa, ten wieśniak, powiedział jeden pan i potem się tego wyparł. Po nie jeden pies na wsi ma na imię Burę. Dobrze powiedziałem w kontekście? Kto to może wiedzieć? Ale w samochodzie było siedzenie, ja na nim siedziałem, a samochód jechał, czyli więc siedzenie nie też jechało. W samochodzie, tylko samochodem. Zatkaj się. Zdzichu, człowiekiem, otwieraj. Przyniosłem trzy flaszki, kurwa. Zdzichu. Panowie pozwolą, Zdzichu, że przedstawię. Przyszły panienki. Moja żona. Zdzichu. Zofia. Zdzichu.
Moja żona jest na***ana. I tym oto optymistycznym długopisem żegnamy się z Państwem do następnego odcinka. Bang. Peace and love.